24 czerwca we Lwowie uczczono patrona miasta świętego Jana z Dukli, którego relikwie przeniesiono do kościoła, w którym służył, w kościele dziś cerkwi świętego Andrzeja, dawnym klasztorze Bernardynów. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kamienicko-podolskiej Radosław Zmitrowicz wraz z metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, a także braćmi bernardynami pochodzącymi z różnych stron Ukrainy i księżmi z dekanatu lwowskiego. W swoim kazaniu ministra prowincji świętego Archanioła Michała, brat Benedykt Świderski, powiedział, że święty Jan z Dukli szukał możliwości najlepiej służyć Bogu przez prostotę i naśladować Pana. Jego życie i postawa pokazuje nam dziś, że świętość niekoniecznie polega na robieniu rzeczy nadzwyczajnych. Świętość jest w naszym prostym, zwyczajnym życiu. Na uroczystość świętego Jana z Dukli do Lwowa przybyli mnisi z prowincji świętego Michała Archanioła, zakonu braci mniejszych w Ukrainie oraz duchowieństwo i wierni obrządku łacińskiego i bizantyjskiego, a chór z parafii świętej Anny w Polonnym upiększył Eucharystię swoim śpiewem. Przypomnę, że święty Jan z Dukli zmarł 29 września 1484 roku w Lwowie. Po jego śmierci wierni zaczęli odznaczać, że modlitwy za wstawiennictwem świętego mnicha są związane z cudem. Chodziło o cudowne uzdrowienia, m.in. podczas epidemii w Lwowie. Jana z Dukli beatyfikowano w 1733 roku. Z czasem został on ogłoszony patronem Lwowa. 10 czerwca 1997 roku w Krośnie papież Jan Paweł II ogłosił o kanonizacji świętego Jana z Dukli.